Pani Aniu, jak pani ocenia takie akcje, takie inicjatywy? Uważam, że są znakomite, bardzo cenne i najważniejsze jest to, że promują zdrowy styl życia i zdrowy sposób żywienia. Warto o tym dzieciom mówić jak najwcześniej, warto o tym powtarzać przede wszystkim po to, żeby kształtowały się właśnie w tym wieku, w okresie już wczesnoszkolnym, kiedy one zaczynają podejmować świadome decyzje, prawidłowe nawyki żywieniowe i prawidłowe również zachowania prozdrowotne. Wielokrotnie byłam w składzie jury MasterChefa i powiem, że robię to z przyjemnością. Obserwuję z przyjemnością zmagania drużyn poszczególnych szkół i tak jak każdy z jurorów oceniam wszystkie walory i jakościowe, i smakowe, i również te estetyczne w wykonanych potrawach. W poprzedniej edycji były owoce morza, to bardzo ciekawe. I powiedziałabym, tym razem są pewne niezwykłe dodatki. Pojawiła się trawa cytrynowa, pojawiła się również sos ostrygowy. To są pewne takie, powiedziałabym, dodatki, które pozwolą zmienić smak potraw, w jakiś sposób będą je charakteryzowały. I również te elementy będziemy oceniać, sposób ich wykorzystania. Czy to prawda, że dzieci mają świetną zabawę, a rywalizują mamy? Myślę, że jest w tym coś, aczkolwiek emocje widać i wśród dzieci, i wśród mam. Dzisiaj trzy ekipy biorą udział. To jest szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 6 i szkoła podstawowa numer 7. I cóż takiego muszą zrobić, by wygrać? Muszą skomponować zdrowy talerz, którego uczyliśmy się już podczas eliminacji. Natomiast do tego zdrowego talerza dochodzi jeszcze piramida zdrowego żywienia, taka, która jest obowiązująca od 2016 roku, ustalona, opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie i która rzeczywiście z tym zdrowym talerzem się komponuje. Bardzo dobra inicjatywa, szczególnie, że ten program już funkcjonuje w naszym mieście od kilku lat i rzeczywiście dobrze został przyjęty. Po tych pierwszych akcjach i po tych pierwszych inicjatywach w ramach tego programu, które były prezentowane w szkołach podstawowych, przeszliśmy już do zajęć praktycznych, co jest bardzo interesujące, bo rzeczywiście ten program mini MasterChefa, który odbywa się w Koszalinie, widać, że cieszy się popularnością. Tutaj mamy uczniów klas 1-3, finał nasz koszaliński, także impreza bardzo ciekawa, bo dzieci przede wszystkim uczą się zdrowych nawyków, zdrowego jedzenia, no i także zdrową kuchnię nam tu prezentują. Także popieramy wszystko w ramach opieki nad dzieckiem w szkole podstawowej, w szkole gimnazjalnej, tak jak zresztą program mówi, zdrowo jesz, lepiej żyjesz.